Szanowni Państwo, otwieram 21. sesję 8. kadencji Rady Gminy Siemień. Stwierdzam, iż Rada jest władna do podjęcia uchwał, jest obecnych 12 radnych, 3 radnych jest nieobecnych, usprawiedliwionych. Witam na dzisiejszej sesji przewodniczących stałych komisji, Państwa radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Agatę Protokorankę. Witam Państwa sołtysów. Przedstawię porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Drugi, sprawy organizacyjne. Stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie Wójta Gminy Siemień i przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Siemień od ostatniej sesji Rady Gminy Siemień. Dyskusja nad sprawozdaniami. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. Punkt 5. Zapoznanie się i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2021 następujących jednostek organizacyjnych gminy. Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemieniu, Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu. Punkt 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemień za 2021 rok. Punkt 7. Omówienie zmian i podjęcie uchwał w sprawie budżetu Gminy Siemień na rok 2022. Pierwsza uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, druga uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Punkt 8. Omówienie i podjęcie przez Radę Gminy następujących uchwał. 1. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023. Druga. Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu wspierania rodziny dla gminy Siemień na lata 2022-2024. Punkt trzeci. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy przetargowej na okres do 3 lat po upływie zawartej na czas oznaczony pomiędzy tymi samymi stronami stosunku zwiększonej nieruchomości. Punkt czwarty. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi z osobami gminy Siemień na lata 2022-2026. Piąta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Starczewskiemu. Punkt 9. Wolne wnioski i dyskusja. Punkt 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Punkt 11. Zamknięcie obrad. Czy są jakieś propozycje zmian? Proszę. Szanowni Państwo, bardzo proszę o określenie z porządku obrad punktu 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu. Ten punkt będzie przy sesji absolutoryjnej, jak również w punkcie 8, w ustępie 8, punkt 4 projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy Siemień na lata 2022-2026. Ten program będzie jeszcze wymagał tutaj doprecyzowania i będzie przyjęty na następnej sesji. Dziękuję. Czy Państwo radni są za przyjęciem takiego porządku obrad? Tutaj zaproponowanym już stanowiska. Głosowanie przez podniesienie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do następnego punktu porządku. Sprawozdanie Wójta Gminy Siemień i Przewodniczący Stałej Komisji. Proszę najpierw Pana Wójta o przedstawienie. Szanowni Państwo, ostatnia sesja miała miejsce 22 lutego. To, czym zajęliśmy się tuż po sesji, to zaczęliśmy organizować pomoc uchodźcom z Ukrainy po wydarzeniach, które miały miejsce 24 lutego. Uruchomiliśmy zbiórki dla uchodźców. Też tak jakby zorganizowana została baza rodzin, które chciałyby przyjąć uchodźców, jak również też stworzyliśmy taką bazę osób z Ukrainy, które na terenie naszej gminy przybywają i tym, co otrzymaliśmy między innymi od Państwa, również dzielimy się i wspieramy
właśnie obywateli Ukrainy. Ja jako wójt otrzymałem również polecenie od wojewody zorganizowania miejsc noclegowych dla uchodźców. I zgodnie z poleceniem wojewody takie miejsce przygotowaliśmy w Siemieniu na 50 miejsc. Łóżka otrzymaliśmy od wojewody za pośrednictwem starostwa powiatowego w Parczewie. I to miejsce jest właśnie przygotowane, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli dostaniemy taką takie zgłoszenie od służb, to będziemy tutaj uchodźców w tej sali. Zapewnimy im dach nad głową. Szanowni Państwo, ja z całego serca chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy uchodźcom. Nie będę nikogo wymieniał z imienia i z nazwiska, ani nie będę wymieniał żadnej organizacji, która się w to włączyła, bo proszę Państwa, tutaj chodzi o to, żeby po prostu pomagać, a nie... I na tym się skupiamy. Wszystkim tym, którzy się w tą akcję pomocy włączyli, z całego serca dziękuję. Też odbył się koncert Solidarni z Ukrainą, gdzie też mieszkańcy zostawiali produkty i te dary, które zostały przekazane matkom i dzieciom z Ukrainy. Szanowni Państwo, pod koniec lutego podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na realizację projektu OZE w gminie Siemień 2. Jest to projekt o wartości blisko 1,5 miliona. Przypomnę Państwu, że w tej chwili realizujemy projekt OZE w gminie Siemień 1 o wartości blisko 4 miliony 200 tysięcy. Ten projekt, przypomnę, że dotyczy wniosków, które Państwo składali w roku 2019. I w miesiącu lutym 2022 podpisałem umowę i przystąpiliśmy do realizacji tego projektu. Do końca marca skontaktowaliśmy się już ze wszystkimi uczestnikami tego projektu. Do końca marca chcemy podpisać umowy z gminą, co zagwarantuje uczestnikom tego projektu, że będą objęci starymi zasadami przyłączenia do sieci i tym systemem bus. Dodatkowo, proszę Państwa, w związku z tym, że mamy oszczędności realizując projekt OZE w gminie Siemień 1, ogłosiliśmy dodatkowy nabór na instalacje fotowoltaiczne, które, przyznam szczerze, zainteresowanie przerosło trochę moje oczekiwania, bo na takim spotkaniu, które zorganizowaliśmy tutaj w tej sali, nie wszyscy się pomieścili. Zebraliśmy te wnioski, czy zbieramy do tej chwili, informując każdego, kto złoży wniosek do końca marca, deklarację uczestnictwa, kto złoży, bo już tak jakby zakończyliśmy proces. W tej chwili podpisujemy umowy. Podpiszemy je do końca marca i uczestnicy tych dwóch, OZE 1 w gminie Siemień i OZE 2 będą objęci właśnie tym systemem. Sam montaż szacuje, że on może odbyć się w przyszłym roku. W OZE 1 poziom dofinansowania, i to każdy ma świadomość, wynosi około 60%. W OZE 2 tam poziom dofinansowania będzie wynosił maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych. Nie kontaktowaliśmy się jeszcze, bo w tych projektach mamy też uczestników, którzy zadeklarowali montaż instalacji solarnych i takie instalacje będziemy podpisywać umowy i też będziemy te instalacje montować. Natomiast w pierwszej kolejności chcieliśmy do końca marca zamknąć temat fotowoltaiki, bo to będzie grubo ponad 100 instalacji. I też w tym projekcie OZE 2 mamy kotły na biomasę, też będziemy chcieli to zrealizować. Szanowni Państwo, podpisałem również umowę w wyniku
postępowania przetargowego tutaj na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania parteru tego budynku z przeznaczeniem na klub seniora. Te roboty budowlane tutaj trwają, są one realizowane przez firmę PHU Kulmex Włodzimierz Kulecy za kwotę 178 350 zł. Te prace one są współfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego. Dobiegają, na ujęciu wody dobiegają prace, dobiegają końca prace przy budowie studni głębinowej. Zakładam, że do końca kwietnia się zakończą. Będziemy już przygotowani na wzmożone zapotrzebowanie na wodę w okresach letnich. Szacuję, że w miesiącu maju już z tej studni też będziemy pobierać wodę. Sytuacja jest taka, że chyba po raz pierwszy od wielu, wielu lat w miesiącu marcu już możemy mówić o pierwszych symptomach suszy. Też, Szanowni Państwo, trwają prace związane z realizacją kolejnego projektu modernizacji przepompowni ścieków w miejscowości Tulniki, Wola Tulnicka i Siemień. Myślę, że jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem, to te prace w przyszłym tygodniu się zakończą. Też duży stopień zaawansowania jest na realizowanej inwestycji na oczyszczalni ścieków. W rozmowach z wykonawcą pojawia się szansa, że ta modernizacja zakończy się wcześniej niż termin ustalony, w umowie. Po realizacji tych inwestycji będziemy się ubiegać o zwrot VAT-u z urzędu skarbowego. Też, Szanowni Państwo, jest czas przygotowania projektów, jest czas wyboru wykonawców i w tej chwili właśnie jesteśmy na tym etapie, jeśli chodzi o przetarg na przebudowę przedszkola tutaj w Siemieniu, też współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Czasy mamy takie, że jest to czwarte postępowanie przetargowe, które ogłosiliśmy. Mam nadzieję, że zakończy się ono skutecznie. Też 23 marca otworzyliśmy oferty w przetargu w drugim przetargu, pierwszy został unieważniony, na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemień, czyli wymiany wszystkich istniejących lamp, ponad 700. W tej chwili oferty są oceniane. Wpłynęło tych ofert 10. Ceny zaczynają się od kwoty 900 kilkudziesięciu tysięcy do 1 850 000. Ogłosiliśmy w tym tygodniu przetarg, który finansujemy z programu Polski Ład, na przebudowę drogi w Siemieniu. To są te ulice, łącznik od drogi powiatowej, czyli ulica Kasztanowa Spacerowa, do drogi wojewódzkiej 815. W połowie kwietnia otworzymy oferty, zobaczymy, jak będą one się przedstawiały cenowo. Jak również, proszę Państwa, wczoraj ogłosiliśmy przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w Siemieniu. I też do około połowy kwietnia będziemy oczekiwali na oferty wykonawców. Złożyliśmy również wniosek do FOGR-u, do Urzędu Marszałkowskiego, na modernizację drogi we Władysławowie. No i proszę Państwa, też złożyliśmy wnioski do programu Polski
łask. Dwa wnioski drogowe i do programu Polski Ład edycja dla gmin popegeerowskich. W naszej gminie jedyną miejscowością, na której funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne Rybackie, jest miejscowość Siemys. Złożyliśmy właśnie dwa takie wnioski. Jeden na przybudowę ulicy Kościelnej, tutaj koło kościoła, koło cmentarza. I drugi wniosek na modernizację rozbudowy budynku komunalnego z przeznaczeniem na funkcję społeczno-kulturalną. Ja bym miał na tyle, jeśli moja wypowiedź wymaga doprecyzowania, to bardzo proszę o pytanie. Są jakieś pytania? Dziękuję. Od poprzedniej sesji organizowałem komisję stałą Rady Gminy. Bardzo proszę przewodniczących o przedstawienie sprawozdań tych spraw. Komisja najpierw rolnictwa, to myślę, że jest porządku publicznego. Opinie, wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego Rady Gminy Siemy dnia 25 marca 2022 roku. Punkt pierwszy. Pan Mirosław Pogroźnik, przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, przedstawił informację w zakresie przeprowadzania badań jakości gleb w ramach umowy zawartej z Gminą Siemy w roku ubiegłym oraz bieżącym. Punkt drugi. Członkowie komisji udali się na wyjazd w teren, gdzie dokonali zweryfikowania stanu bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz w pobliżu szkół. Zwrócono również uwagę na zaniedbane opuszczone nieruchomości stanowiące zagrożenie pożarowe. Punkt trzeci. Członkowie komisji zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali następujące projekty uchwał. W sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023. W sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu wspierania rodziny dla gminy Siemy na lata 2022-2024. W sprawie wydarzenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony pomiędzy tymi samymi stronami i w stosunku do tej samej nieruchomości. W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy Siemy na lata 2022-2026. Czwarty. Wstrzymano się od zaopiniowania uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu warszawskiemu do czasu posiedzenia Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Siemy. Punkt piąty. Złożono wniosek o dokonanie remontu drogi podstaleniowej w miejscowości Łupka. Punkt szósty. Złożono wniosek o prawidłowe ustawienie tablicy z nazwą miejscowości we wsi Pomyków w miejscu, gdzie faktycznie miejscowość się zaczyna oraz właściwego znaku ograniczającego prędkość. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Obradowała również Komisja Ekonomiczna i Inwestycji. Proszę o przedstawienie sprawozdania. W 20 marca tego roku obradowała Komisja Ekonomiczna i Inwestycji. I tak. Pozytywnie zaopiniowane sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siemy za 2021 rok. I następnie komisja zajęła się zaopiniowaniem wymienionych niżej projektów uchwał. I tak, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Siemy na 2022 rok. Pozytywnie zaopiniowano również projekt uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Następnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023 ze stawkami wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętymi w listopadzie 2021 roku. To jest dla przewodniczącego komisji 170 zł za oczywiście za posiedzenie oraz dla sekretarza komisji 220 zł, dla pozostałych członków komisji po 110 zł. Za kontrolę sprawów również stawka 110 zł. I tak woli informacji, wniosek w tej sprawie przyjęto przy 8 głosach za, 3 wstrzymujących się. Przy obecności 11 członków komisji podczas głosowania.
Następnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu wspierania rodziny dla gminy Siemień na lata 2022-2024. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony między tymi samymi stronami i w stosunku do tej samej nieruchomości. Również pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu parczewskiemu. Dotyczy to budowy drogi w Grudku Szacheckim. Tyle z prac komisji. Dziękuję bardzo. Ostatniej sesji odbyło się jedno posiedzenie komisji rewizyjnej i zostały wypracowane następujące wnioski. Punkt pierwszy. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29 marca 2022 roku dokonała analizy informacji z kontrolą rozliczenia środków przekazanych samorządom w ramach akcji Narodowego Programu Szczepień przeznaczonych na zapewnienie dowozu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania infolinii w sprawie dowozu na szczepienie. W wyniku analizy obejmującej okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku uzyskano następujące informacje. Łączna kwota otrzymanych środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wynosiła 25 500 zł w odpowiednich transzach. W styczniu 2021 roku było 1500 zł. Od lutego do września 2021 roku 3000 zł na miesiąc. Kwota środków wykorzystanych wyniosła 24 993 zł i 22 grosze. Kwota środków zwróconych wynosiła 506 zł i 78 groszy. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za każdą osobę z obiektywnymi i niemożliwymi do przezwyciężenia trudnościami w dotarciu do punktu szczepień gmina otrzymała środki w kwocie 24 zł za osobę bez orzeczonej niepełnosprawności oraz 52 zł za osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W ramach programu dowieziono 25 osób, w tym 2 osoby niepełnosprawne, co stanowiło 656 zł przekazanych przez Urząd Wojewódzki środków. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenie kierowcy dowożącego do punktu szczepień strażaka OSP oraz zakup drabinki ułatwiającej wejście do samochodu transportującego. Koszt 82 zł. Kwota 24 993 zł 22 grosze zgodnie z kartą rozliczenia została wydatkowana na pokrycie części wynagrodzenia pracownika w formie pomniejszenia wynagrodzenia. Kwota 506 zł i 78 groszy zwrócona do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nie została wydatkowana w związku z niezgodnością przeznaczenia środków na pokrycie należności związanych ze świadczoną usługą telefoniczną. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I proszę o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Spraw Socjalnych w Radzie Siemień dnia 29 marca 2022 roku. Punkt pierwszy. Komisja została zapoznana z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021 w rozdziale Oświata i Wychowanie, Pomoc Społeczna, Kultura i Biblioteki. Z działalności za rok 2021 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemieniu, z działalności za rok 2021 Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu i z działalności za Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu. Punkt drugi. Komisja została zapoznana i pozytywnie zaopiniowała plan pracy na rok 2022 Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu. Punkt trzeci. Komisja została zapoznana z następującymi projektami uchwał. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego projektu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I druga uchwała w sprawie przyjęcia realizacji gminnego projektu wsparcia rodziny dla gminy
siemień w latach 2022-2024. Komisja pozytywnie też zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszych obrad jest sprawozdanie z realizacji. Przepraszam bardzo, to jeszcze proszę panią przewodniczącą komisji. Opinia w sprawie petycji wniesionej 14 lutego 2022 roku oraz petycji wniesionej 28 lutego 2022 roku. W sprawie naprawy uchwały antysmogowej. Petycje miały tą samą treść, tylko że było dwóch innych adresatów. Jedna była wniesiona przez Stowarzyszenie Dunów Polskich, Rynek 2, 63760 Duny oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece, Rynek 2, 63760 Duny. Wnioskodawcy domagają się naprawy uchwały numer 23/388/2021 w Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na posiedzeniu w dniu 7 marca 2022 roku Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Siemień poddała opinię wniesioną do Rady Gminy Siemień petycję przytoczonej powyżej sprawie. Członkowie komisji jednogłośnie byli zdania, że petycja zasługuje na względzenie. Członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji podzielają zdanie kolegów. Zdają sobie sprawę, że Polska jest krajem z bardzo wysokim stężeniem zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu. Nie jest to obojętne dla zdrowia i życia mieszkańców naszego kraju. Jednak uwzględniając występujące w ostatnim czasie trudności w dostępie do alternatywnych ekologicznych źródeł ciepła, a szczególnie wysoką cenę gazu i prądu, Komisja wnosi o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno, gdzie paliwo stałe, w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu oraz akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń oraz duńskich pieców kachlowych i murowanych zgodnych z odrębnymi normami. Dziękuję bardzo. Możemy przejść do kolejnego punktu, jakim jest sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z gminami z organizacjami pozarządowymi. Proszę pana burmistrza o streszczenie nam. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie za realizację programu współpracy za rok poprzedni. Sprawozdanie za realizację programu jest dokumentem podsumowującym współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zasady tej współpracy określa uchwała Rady Gminy Siemień z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Przyjęcie tego programu zostało poprzedzone ogłoszeniem konsultacji społecznych w formie opinii i uwag zgłaszanych na liście przewidzianych w paragrafie 4 punkt 3 uchwały Rady Gminy Siemień z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności zawodowej tych organizacji. Formą konsultacji czas ich trwania od 30 września do 13 października 2020 roku oraz sposób zgłaszania opinii i uwag określił wójt. Konsultacje zostały opublikowane w BIP-ie na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi odnośnie konsultowanego projektu. Celem programu było wzmocnienie współpracy gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi. Współpraca polegała przede wszystkim na uczestnictwie organizacji pozarządowych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych. 1 października ogłoszony został nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy. Zgłoszenie można było składać na odpowiednim formularzu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne kandydatury. 1 października ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań publicznych
tym na rozwój sportu i rekreacji w dziedzinie szachów, naukę gry w szachy w szkołach Świdnica Wiejskich na terenie gminy Siem. Tutaj wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania to 7000. Wspieranie rozwoju wspólnoty społeczności lokalnych, zorganizowanie warsztatów o tematyce bożonarodzeniowej i tutaj również wartość tych środków wynosi 10 tysięcy. Wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty, konkurs został unieważniony. Ogłoszenie było opublikowane zgodnie z wymogami, jakie nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opierały się na zasadach powierzenia w sferze zadań publicznych. Gwoli uzupełnienia zajęcia szachowe w naszej gminie się odbywały. Pozyskaliśmy sponsora, który klub szachowy, że tak powiem, nam sponsorował. Pozyskaliśmy kwotę 5000 zł i te zajęcia się odbywały przy Gminnym Ośrodku Kultury. Na dzień dzisiejszy z tej formy korzysta około 40 dzieci. Mamy dzieci chętne z innych gmin, które chcą do nas przyjeżdżać na zajęcia. Nasze zajęcia szachowe i tutaj trzeba wspomnieć, bo tutaj przeogromną rolę w propagowaniu szatów ma pan Marian Michaluk wraz ze swoją rodziną, pasjonat szatów i naprawdę osoba, która potrafi te dzieci naprawdę zachęcić do tej królewskiej gry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem zapoznanie się i przyjęcie sprawozdań z działalności na rok 2021 organizacji gminy, Gminnego Sportu i Szkół w Siemieniu, Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu. Tutaj Państwo radni zostali zapoznani z tymi sprawozdaniami w czasie prac komisji, więc proponuję po prostu przez głosowanie poprzez podniesienie ręki przyjęcie sprawozdań. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania z działalności za rok 2021 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemieniu? Wszyscy dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania z działalności za rok 2021 Gminnego Ośrodka Kultury w Siemieniu? Wszyscy są za. Dziękuję. Proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemieniu za rok 2021. Kto jest Państwa za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Sprawozdanie zostało przyjęte. Możemy przejść do następnego punktu, jakim jest omówienie i podjęcie uchwał w sprawie budżetu Gminy Siemieniu na rok 2022. Tutaj również te zmiany zostały szczegółowo omówione na komisji ekonomicznej. Nie wiem, czy Państwo chcą jeszcze jakieś uwagi do wyjaśnienia do pani Kalinecz? Na koniec. Wystarczająco. Dobrze. W takim razie proponuję przejść do głosowania nad uchwałami finansowymi. Będzie to głosowanie imienne. Pierwszą uchwałą jest uchwała nr 21, łamane na 150, łamane na 2022 Rady Gminy Siemieniu dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Pan Paweł Zimmerman. Jestem za. Pan Leszek Daniusz. Jestem za. Pani Bożena Zibołowska. Jestem za. Pani Janina Gregorowicza. Anna Jakubiuk. Jestem za. Pan Konrad Kamiński. Jestem za. Pani Małgorzata Kopacz. Jestem za. Pan Rafał Łukasik. Jestem za. Pan Marcin Maliszewski. Jestem za. Pan Ryszard Mróz. Jestem za. Pan Muszy Krzysztof. Jestem za. Stella Stanisław. Jestem za. Wszyscy są za. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała. To jest uchwała nr 21, łamane na 161, łamane na 2022 Rady Gminy Siemieniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Przystępujemy do głosowania.
Proszę bardzo, pan Paweł Cymerman. Jestem za. Pan Leszek Daniarkiewicz. Jestem za. Pani Dziwąska Bożena. Jestem za. Pani Janina Gryborewicz. Za. Anna Jakubowicz. Jestem za. Pan Konrad Kamiński. Jestem za. Pani Małgorzata Kopacz. Jestem za. Pan Rafał Kasik. Jestem za. Pan Bartłomiej Maryszewski. Jestem za. Pan Krzysztof Musik. Jestem za. Pan Stanisław Teron. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest omówienie i podjęcie przez Radę Gminy następujących uchwał. Pani Przewodnicząca, w sprawie formalnej, można? Proszę Państwa, bo przed chwilą przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków, Petycji odczytała naszą opinię w sprawie pisma, które było skierowane do Rady. Przewodnicząca skierowała do Komisji. Nasza opinia jest, sądzę, że Rada nie może podjąć uchwały, ponieważ była to uchwała sejmiku, a Państwa sukcesów poinformuję. Chodzi o to, że praktycznie to chyba nie możemy chyba niczym już ogrzewać naszych mieszkań, bo ta kunia, węgiel nie, gaz też nie jest ekologiczny, chociaż się dopuszcza. A Sejm podjął teraz też uchwałę w ubiegłym roku, że nie można również i drewnem, i peletem ogrzewać. Stąd nasze stanowisko tutaj było jasne. Myślę, że Państwa również. My uchwały takie sobie nie możemy podejmować, ale możemy zająć stanowisko w tej sprawie. Skoro komisja zopiniowała, to Rada takie stanowisko może podjąć. Rzecz w tym, że już porządek został przegłosowany. No, można było, może jednak na następną sesję. Także dlatego właśnie ten problem zgłasza. Faktycznie nie został zgłoszony do porządku obrad ten problem. No to jest kwestia dosyć, że tak powiem, sporna, bo my nie możemy chyba podjąć uchwały dotyczącej. Ale zajęcia w formie stanowiska, tak jak tutaj komisja, więc proponuję może zostawić to na następną sesję. Oczywiście Rada Gminy podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Również może zajmować stanowisko, jeśli taka wola Rady będzie, to takie stanowisko oczywiście Rada Gminy może podjąć. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane ze smogiem, w ubiegłym roku Sejm Województwa Lubelskiego podjął tak zwaną ustawę antysmogową, która określa daty, do których można palić piecami bezklasowymi, do którego roku można palić piecami klasowymi i te daty są. Ja w tej chwili z pamięci Państwu ich nie podam, bo nie chciałbym Państwa wprowadzić w błąd. Natomiast na tą chwilę jeszcze cały czas można tak jak palić piecami pozaklasowymi. Ja mogę Państwu powiedzieć tak, peletem można palić i pelet jest tak jakby jest dotowany czy w programie Czyste Powietrze, czy w tym programie, który my realizujemy wozę 1 i wozę 2. Tam piece na pelet montowali się u mieszkańców. To, co mogę Państwu powiedzieć, istnieje rozwiązanie spełniające najsurowsze normy ekologiczne pieców. To są piece, tak zwane piece na zgazowane drewno. I ja myślę, że przy najbliższym naborze będziemy taki wniosek przygotowywać i myślę, że piece na zgazowane drewno będą się cieszyły wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem. Wracamy nad opinią Rady zgodnie z wnioskiem pana przewodniczącego, pewnie już w następnej komisji. Punktem ósmym jest omówienie podjęcia przez Radę Gminy kolejnych uchwał. Pierwszą z tych uchwał jest uchwała nr 21.
1, łamane na 152, łamane na 2022 Rady Gminy Siemień w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023. Proszę o głosowanie imienne. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Paweł Cymerman. Jestem za. Daniel Kiewicz Leszek. Jestem za. Dziewiątka Bożena. Jestem za. Grygorewicz Janina. Jestem za. Anna Jakubów. Jestem za. Konrad Kamiński. Jestem za. Kopeć Małgorzata. Jestem za. Łukasz i Rafał. Jestem za. Bartłomiej Malisza. Jestem za. Ryszard Kłus. Przyjmuję się. Mniejszy Krzysztof. Dziękuję. Dziękuję. Ja się z Państwa wstrzymuję. Kolejna uchwała. Uchwała nr 21, łamane na 153, łamane na 2022 Rady Gminy Siemień z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu wspierania rodziny dla Gminy Siemień na lata 2022-2024. Proszę o głosowanie. Paweł Cymerman. Jestem za. Daniel Kiewicz Leszek. Jestem za. Dziewiątka Bożena. Jestem za. Grygorewicz Janina. Za. Jakubiów Anna. Jestem za. Kamiński Konrad. Za. Kopeć Małgorzata. Jestem za. Łukasz Krawczak. Jestem za. Bartłomiej Maliszewski. Jestem za. Ryszard Smus. Jestem za. Krzysztof Jusik. Jestem za. Stanisław Stelaun. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą jest uchwała nr 21, łamane na 154, łamane na 2022 Rady Gminy Siemień z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat po upływie zawartej na czas oznaczony pomiędzy tymi samymi stronami w stosunku do tej samej nieruchomości. Proszę Państwa radnych o głosowanie imienne. Paweł Cymerman. Jestem za. Daniel Kiewicz Leszek. Jestem za. Dziewiątka Bożena. Jestem za. Dziewiątka Bożena. Kopeć Małgorzata. Jestem za. Łukasz Krawczak. Jestem za. Maliszewski Bartłomiej. Jestem za. Ryszard Kłus. Jestem za. Krzysztof Musik. Jestem za. Stanisław Stelaun. Jestem za. Dziękuję Państwu. I ostatnią uchwałą jest uchwała nr 21, łamane na 155, łamane na 2022 Rady Gminy Siemień dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi warszawskiemu. Jak tutaj wspomniał Pan Brusk, uchwała ta dotyczy naszego wkładu finansowego w remont drogi w Głódku Szlacheckim. Proszę Państwa radnych o głosowanie. Pan Paweł Cymerman. Jestem za. Pan Daniel Kiewicz Raszek. Jestem za. Grażyna Dzikłuska. Jestem za. Grygorewicz Janina. Jestem za. Anna Jakubów. Jestem za. Pan Konrad Kamiński. Jestem za. Kopeć Małgorzata. Jestem za. Rafał Łukasik. Jestem za. Bartłomiej Maliszewski. Jestem za. Ryszard Smus. Jestem za. Krzysztof Musi. Jestem za. I Stanisław Stelaun. Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta. Kolejnym punktem są wolne wnioski i dyskusje. Proszę, mam pytania. Ja mam jedno pytanie, proszę. Było to nieraz ruszane na sesjach i chciałabym się zapytać o te krzaki na tych drogach. Bo normalnie już ludzie wstępują do mnie i pytają się, czego nie powycinane są te gałęzie. Bo nie mogą się już minąć, a już o wyprzedzaniu nawet nie wspomnę. No takie są u nas już tam gałęzie na drodze, że muszą wstawać samochód i dopiero żeby drugi ruszył. Już miałam takie propozycje u nas, że sami się wezmą, tylko żeby jakieś tam, nie wiem, na piśmie było, że możemy sobie to zrobić. To droga gminna? Nie, powiatowa właśnie. Powiatowa, no. To mi zadzwonić, no. Ja tak zrobiłem. Ja, że sama.
Ja krótko odpowiem. Będziemy zgłaszać tak samo, jak zgłaszamy tą sytuację na pozostałych drogach powiatowych, bo zarządcą drogi jest powiat i to powiat odpowiada za bezpieczeństwo. Ten sam problem jest i w Wałgosłupce, i na drodze z Siemienia do Grudka, z Grudka przez Nadzieję Sewerynówkę do Amelina, z Siemienia do Wólki Siemieńskiej. Generalnie wszędzie. Jeszcze powiem, że myśmy pisali do powiatu pismo, to nawet nam nie odpowiedziło. Bo zarządu dróg to nie zrobił. Ja myślę, że jeden z możemy zrobić to każdy od siebie po prostu. Czy mieszkańcy są też, czy radni dzwonić tam i alarmować, bo przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu? Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam obrady. Dziękuję bardzo.